Poznańskie Jeżyce przetrwały zawieruchy wojenne i modernistyczną manię wyburzania w całkiem dobrym stanie. Ponadto dzielnicy nie rozcięły żadne drogi szybkiego ruchu. Miało być jednak inaczej. Dzisiaj omówimy i zrekonstruujemy plan przekształcenia z Jeżyc z przełomu lat 60. i 70. XX wieku. Przyjrzymy się obszarowi w rejonie ulic Świętego Wawrzyńca, Kościelnej, Dąbrowskiego i Przybyszewskiego. Można tutaj wyróżnić trzy różne układy przestrzenne. Jeżyce aż do industrializacji w połowie XIX wieku były wsią. Zabudowa występowała wyłącznie wzdłuż ulicy Kościelnej. W tamtym czasie żadne kamienice nie stały przy dzisiejszej ulicy Dąbrowskiego. Ulica Kościelna charakteryzuje się rozwidleniem jej biegu na pewnym odcinku. Domy w ówczesnej wsi Jeżyce stały wzdłuż dwóch łukowatych linii zabudowy. Wewnątrz znajdował się wspólny plac. Wiemy, że przez pewien czas na Jeżycach płynął nim strumień. Taki układ wsi, jak przy ulicy Kościelnej, nazywamy owalnicą. Owalnicowy układ zabudowy ulicy Kościelnej przetrwał, choć zabudowa zagrodowa zmieniła się w międzyczasie w kamienicę. Wewnętrzny plac także istnieje do dziś. W połowie XIX wieku rozpoczęła się intensywna zabudowa Jeżyc. Nowe budownictwo powstało w rejonie ulicy Dąbrowskiego, Poznańskiej czy Bukowskiej. Tę część dzielnicy rozplanowano według dosyć oczywistego układu ulic prostopadłych do siebie. Na skrzyżowaniu najważniejszych szlaków, ulicy Dąbrowskiego, Kościelnej i Kraszewskiego, ulokowano rynek jeżycki, główny plac targowy. Ta część Jeżyc przetrwała zawieruchy wojenne w dosyć dobrym stanie. Niewiele kamienic zniszczono, w dodatku udało się zachować układ ulic w dzielnicy. Trzecią formą zagospodarowania tej części Jeżyc jest rejon ulicy Szamarzewskiego, Żeromskiego, Dąbrowskiego i Polnej. Tutaj powstały pierwsze budynki w ramach tzw. Weststadt Posen, hitlerowskiego planu stworzenia dzielnicy na zachodzie Poznania. Ta część dzielnicy odchodzi od tradycyjnej zabudowy kamienicznej na rzecz obiektów wolno stojących ze spadzistymi dachami. Nie znajdziemy tu także oficyn czy ciasnych podwórek. Zabudowa Weststadt Posen powstała w trakcie II wojny światowej i dotrwała do teraźniejszości w niemal niewzmienionym stanie. Po II wojnie światowej nadszedł czas modernistycznego planowania miast, które to planowanie, w prawobiegowej opinii, nie było cechą wyłączną państw bloku wschodniego. Modernizm zakładał tworzenie monofunkcyjnych stref, mieszkaniowych, przemysłowych czy usługowych, połączonych ze sobą siecią dróg szybkiego ruchu. Miasto modernistyczne miało być oparte o samochód. Jednak te zamierzenia nie dotyczyły wyłącznie nowych dzielnic. Planiści chcieli także przebudować Śródmieście Poznania. W 1966 roku przyjęto ogólny plan zagospodarowania przestrzennego naszego miasta. Ulica Przybyszewskiego miała się stać drogą szybkiego ruchu północ-południe. Poszerzona ulica Świętego Wawrzyńca miała prowadzić ruch tranzytowy aż do Starego Miasta i przy okazji odciążyć ulicę Dąbrowskiego, którą mimo wszystko także chciano poszerzyć. Planiści nie zapomnieli o ulicy Kościelnej, dla której także wymarzyli sobie poszerzenie i wyprostowanie biegu, aby przechodzić prosto w ulicę Kraszewskiego. Jednak to był tylko plan ogólny. Aby móc zacząć przebudowę Jeżyc, należało stworzyć plan szczegółowy. Ten powstawał w latach 1968-1971 w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Realizował on postanowienia planu ogólnego. Forma tej realizacji na zawsze odmieniłaby Jeżyce. Zacznijmy od ulic. Główną osią północ-południe miała według planu stać się ulica Przybyszewskiego-Żeromskiego. Zaplanowano bezkolizyjny węzeł tej trasy z ulicą Świętego Wawrzyńca, którego powstanie wiązałoby się z wyburzeniem kilkunastu domów. Skrzyżowanie ulicy Dąbrowskiego i Żeromskiego także chciano poszerzyć, być może pozostawiając rezerwę na wiadukt w ciągu północ-południe. Tranzytową osią wschód-zachód wyznaczono na ulicy Świętego Wawrzyńca. Z powodu chęci zachowania korytarza o szerokości 55 metrów na budowę drugiej jezdni, cała istniejąca zabudowa przy ulicy Świętego Wawrzyńca ległaby w gruzach. Co ciekawe, mimo istnienia tego ciągu wschód-zachód, planiści chcieli poszerzyć ulicę Dąbrowskiego na odcinku od Żeromskiego do Rynku Jeżyckiego. Dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu, torowisko tramwajowe i dwa szpalery drzew wymagały wyburzenia wszystkich budynków po południowej stronie ulicy Dąbrowskiego.
Jednak najwięcej złych decyzji podjęto na ulicy Kościelnej. Najpierw przyjrzyjmy się jej północnemu odcinkowi. Ulica Kościelna krzyżowałaby się z ulicą Świętego Wawrzyńca na węźle drogowym. Węzeł wykreślono na kilkudziesięciu kamienicach, które oczywiście skazano na rozbiórkę. Wrzecionowaty układ ulicy Kościelnej chciano zniszczyć, prostując bieg jezdni. 50-metrowy korytarz oznaczał wyburzenie całej zabudowy po wschodniej stronie ulicy Kościelnej. Największa demolka czekała okolicy Rynku Jeżyckiego. Planiści wyprostowali bieg ulicy Kościelnej i Kraszewskiego. Ponadto chcieli wybudowania kontynuacji ulicy Dąbrowskiego w formie poszerzonej do dwóch jezdni ulicy Poznańskiej. Te trasy łączył częściowo bezkolizyjny węzeł drogowy z estakadami. Powyższe pomysły wymagały, nie bójmy się słów, rzezi kamienic. Ponad połowa budynków przy Rynku Jeżyckim ległaby w gruzach. Sam rynek, zmniejszony o blisko połowę i z estakadą, zostałby zmarginalizowany. Poza tym wszystkie kamienice w rejonie ulicy Wąskiej czy Poznańskiej przy skrzyżowaniu z Kościelną zaplanowano do rozbiórki. Powyższe pomysły nigdy nie zostały zrealizowane. Co prawda wyburzono kilka budynków po wschodniej stronie ulicy Kościelnej, ale Jeżyce przetrwały. Dlaczego planu nie wcielono w życie? Rozmach poszerzania dróg wiązał się z wyburzeniem ponad 100 kamienic. Dotychczasowych mieszkańców należało przesiedlić, a pamiętajmy, że w latach 60. i 70. cierpieliśmy na ciągłe braki na rynku mieszkaniowym. Widmo realizacji planu oddaliły ponadto problemy gospodarki Polski w drugiej połowie lat 70. XX wieku. Projektanci z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej szybko zdali sobie sprawę z nierealności stworzonej przez siebie koncepcji. W kolejnych planach, które powstawały w latach 70. stopniowo degradowali znaczenie poszczególnych ulic na Jeżycach, ponadto zmniejszano liczbę kamienic, które przeznaczono do rozbiórki. Dzisiaj żadne bezkolizyjne skrzyżowania nie są na Jeżycach planowane. Co prawda w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nadal istnieje ulica Świętego Wawrzyńca, ale w formie drogi głównej z dwoma jezdniami. Natomiast ulica Kościelna wraz z ulicą Dąbrowskiego czeka na odnowę.